Siemanko i tu witam Was w kolejnym odcinku pytań i odpowiedzi. Na dziś pytanie następujące, przeczytam Wam je po prostu. Trenuję już od roku i ostatnio zacząłem też prowadzić dietę, liczyć dokładnie makro. Niestety wczoraj nie udało mi się utrzymać diety i całą kupę jedzenia musiałem zjeść dopiero po pracy. Do tego wróciłem bardzo późno do domu i w efekcie byłem zmuszony zjeść bardzo duży posiłek jedną godzinę przed snem. Zastanawiam się, czy takie coś mi nie zaszkodzi. A więc słuchaj, no, zaszkodzić ci zasadniczo nie zaszkodzi, jeśli to jest jeden raz. Natomiast zastanów się nad tym, jeśli zjesz taki wielki posiłek jedną godzinę przed snem, to w praktyce rzecz biorąc zjadłeś go kilka godzin przed snem, dlatego że po prostu nie zaśniesz, będziesz zbyt obżarty. Przynajmniej ja tak mam, że jeśli zjem zbyt szybko przed snem, to po prostu nie jestem w stanie zasnąć. Z tego względu można by się zastanawiać, czy ci zaszkodzi, czy nie zaszkodzi, jak to wpłynie na twój trening na następny dzień, twoje funkcjonowanie w następny dzień, na poziomy hormonów poszczególnych w następny dzień, gdy się nie wyśpisz itd., itd., itd. Natomiast ja bym chciał powiedzieć coś innego. Ludzie, nie stresujcie się tak. Po prostu, słuchajcie, no nie udało się wam jednego dnia utrzymać diety. No i tyle, no dobra, no co z tego? Ile razy mnie się nie udało utrzymać diety? No wczoraj na przykład wróciłem do domu o godzinie 20:30 czy 40, gdzie o 21:00 z reguły chodzę spać, bo teraz jest godzina 7:30, a ja wstałem o 5:00. Od rana jeszcze coś robiłem i tutaj przyjechałem w niedzielę nagrywać dla was pytania i odpowiedzi. Jesteśmy tutaj, a nie w klubie, bo klub jeszcze jest zamknięty w ogóle. Natomiast powtórzę jeszcze raz, nie stresujcie się, no nie utrzymaliście diety jeden dzień, no trudno, no następnego dnia utrzymacie dietę jeden dzień, bez diety nic wam nie zrobi wam krzywdy, tak? To nie jest tak, że nagle zaczniecie katabolizować wasze mięśnie i że stracicie wszystkie przyrosty masy mięśniowej, które do tej pory uzyskaliście. Ciało nie działa w ten sposób, atrofia mięśni zachodzi dopiero po około 48 godzinach po odspożycia ostatniego posiłku, więc odważnie możecie sobie urządzić nawet dwudniowy post, nie bojąc się utraty masy mięśniowej. Ciało po prostu nie katabolizuje mięśni tak chętnie, jak się wszystkim wydaje, dlatego że w ten sposób bylibyśmy stworzeniem ewolucyjnie, które byłoby nieprzystosowane do przetrwania w środowisku, w którym posiłek zdarzał się raz na dwa dni, i tak dalej, tak? Więc to było zasadniczo wszystko, co miałbym do powiedzenia na ten temat. Jak się wam nie uda utrzymać diety, to po prostu nie wymuszajcie w siebie 4000 kalorii w jednym posiłku godzinę przed snem, tylko dajcie sobie luz tego dnia, zjedzcie coś wartościowego, tak? Na przykład wypijcie sobie odrobinę białka, zjedzcie jakieś mięso, zjedzcie jakąś kanapkę, zjedzcie trochę ryżu, idźcie spać i spoko, tak? Drugiego dnia utrzymacie dietę, jest po sprawie. Druga sprawa, jeszcze ostatnia rzecz, która mi teraz przyszła do głowy, to to, że organizm nie działa od do. Tylko organizm działa na okrągło, tak? Więc to, że wy zjedliście przed snem, to organizm tego tak naprawdę jakoś specjalnie nie wie, tak? Więc jakby liczy się łączna suma kalorii, jaką zjedliście w ciągu tygodnia, jeśli chodzi na przykład o utratę masy ciała czy coś takiego, a mniej się liczy to, ile w danym dniu. I stąd się wzięła też idea carb cycling, dzięki czemu można mieć dni o wyższej i niższej kaloryczności i większej i niższej podaży węglowodanów i mieć te same efekty, a na przykład inne osiągi treningowe i lepiej albo gorzej się czuć, mniej lub bardziej się nażreć, tak? No i to było wszystko na ten temat, co miałem do powiedzenia. Mam nadzieję, że to wam troszkę pomogło i rozwiało wątpliwości na temat utrzymywania, właśnie nieutrzymywania diety, czyli to nie jest groźne. Jeśli się wam to podobało i widzicie mnie po raz pierwszy, zapraszam do subskrybowania kanału wielkim czerwonym guzikiem po tej stronie. Możecie również kliknąć ten guzik, żeby obejrzeć poprzedni odcinek i ten guzik, żeby obejrzeć następny odcinek. Zapraszam również do klikania łapek w górę, pomoże to promować kanał. Wiem, proszę o to w każdym odcinku, natomiast naprawdę pomaga to i coraz więcej osób dzięki temu może zadać mi pytanie i uzyskać odpowiedź na to pytanie. No i możecie oczywiście odwiedzić opis pod filmem i pozwiedzać sobie linki, które zamieszczam. No i to było wszystko na ten moment. Do zobaczenia następnym razem. Stay tuned.